Mentalne męczenie mózgu, zadanie numer 10. Lista numer 3, jeszcze zapomniałam dodać. Oblicz wartość wyrażenia takiego dla x takiego. Czyli mam x od minus 2 do 0. I mamy dużą wartość bezwzględną. W środku mam 2x minus x plus 5 plus x minus 5. Zamykamy dużą wartość plus 2x plus 5. To się równa. I tu znów pamiętamy, że wartość bezwzględna z jakiegoś wyrażenia, ten x to jest taki bardzo mocno symboliczny, to jest jakiekolwiek wyrażenie, to jest albo x, albo musimy zmienić znak. Gdy ta liczba jest mniejsza od 0, to zmieniamy znak. Jak jest większa bądź równa 0, pozostawiamy to wyrażenie takie, jakie jest. No to jak to się ma w praktyce? Weźmy sobie na pierwszą wartość bezwzględną. I tak, jak biorę tylko liczby ujemne, no to zróbmy 2 razy liczba ujemna, no to jest minus liczba ujemna. No, weźmy sobie na przykład minus 1, czyli mamy 2 razy minus 1, no nie? Konkretną liczbę, czyli mamy minus 2. Więc widzimy, że ta liczba jest ujemna, czyli jeśli jest ujemna, to zerkam w to miejsce. Bo tu macie jakby dwie opcje, pierwsza opcja lub druga. W naszym przypadku teraz działa opcja numer 2. Czyli liczba była mniejsza od 0, więc przed wartość muszę dać minus. Przed tą mniejszą, bo tej dużej jeszcze nie ruszam. Czyli mam minus 2x. Minus, ten minus to jest ten minus. Go przepisałam. I mam kolejną wartość bezwzględną, czyli to jest minus 2x. X plus 5, to się równa. Weźmy sobie liczbę ujemną. Minus 1 plus 5 równa się 4. Czyli ta wartość jest dodatnia, więc patrzę tu. Tak, bo tu mówi, jeśli masz coś większego bądź równego 0, to patrz na mnie, tu. Czyli co mówi mi ten wzór? No nie zmieniamy nic. To nie zmieniamy nic. Ale, żebyście się nie pogubili, ten minus przed, celowo zaznaczyłam, że to jest ten z góry. To nie jest ten minus, to nie jest to samo. Pamiętajcie. No i teraz mamy plus. Czyli tu się nie zmieniło. I mamy x minus 5. I jak mamy ujemną liczbę, czyli mamy minus 1 minus 5, to mamy minus 6. Czyli lądujemy w tym drugim przypadku. I ten drugi przypadek nam mówi o tym, wrzuć sobie minus. No to wrzucamy przed całe wyrażenie, tak? To jest zawsze przed całe wyrażenie. Czyli mam plus. Celowo to tak zapiszę, żeby było wiadomo. I duża wartość bezwzględna. Plus, i tu mamy tak, 2x plus 5, to się równa. I bierzemy liczbę ujemną, czyli jest 2 razy minus 1 plus 5, czyli minus 2 plus 5, to jest ile? 3, więc jest większe od 0, czyli przepisuję nasze wyrażenie. To się równa. Tutaj jest ta wielka wartość bezwzględna i sobie w środku wyliczam minus 2x minus x minus 5, minus x plus 5. Plus 2x plus 5, to się równa. I tak, piątki się skróciły. I tu co nam zostało? Wartość bezwzględna z minus 4x plus 2x plus 5. No i teraz popatrzmy, mam minus 4x, wartość bezwzględną. I jak biorę, wezmę minus 1, czyli mam minus 4 razy minus 1, otrzymuję 4. Czyli generalnie ta moja wartość tutaj będzie dodatnia, tak? Więc przepisuję nasze wyrażenie. Koniec. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie.